Wolność. Panie pośle, kiedy przejęliście władzę z kopyta, wzięliście się za pomaganie ubogim, stymulowanie gospodarki. A czy nie lepiej byłoby po prostu wrócić do ustawy Wilczka w jej klasycznej formie z początku lat 90. Ta deregulacja, która nastąpiła w tamtych czasach, pozostawiła nam takie firmy jak na przykład CD Projekt, który już nawet nie robi gier na światowym poziomie, tylko ten światowy poziom wyznacza. Ja się obawiam, że państwo, jeżeli byście pomagali CD Projekt w tamtych latach instrumentami, które proponujecie, no to dzisiaj mielibyśmy 3 razy mniejszą mapę w Wiedźminie. A pan jest z jakiej partii, przepraszam? Wolność. Wolność, czyli Korwin, tak? Dokładnie. A gdzie on jest teraz? A to nie wiem, prawdopodobnie w domu. Nie politycznie. Politycznie? Co, do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że my słyszymy to od Korwina od lat 90. Wtedy, kiedy padał Optimus. To jest ten czas. Największa polska firma padała właśnie wtedy. I ja zaraz odpowiem. Uważam, że to był dobry zapis w latach 90. w pewnym wymiarze, ale teraz mamy kompletnie inną sytuację. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Niektórzy naciskają, abyśmy weszli do strefy euro. Nie ma na to możliwości. Mamy do czynienia z kompletnie inną gospodarką, a to, o czym pan mówi, to jest tylko i wyłącznie wspomnienie Korwina. No niestety, lata 90. i 2017 rok to są kompletnie inne czasy. Uważam, że system podatkowy, który teraz funkcjonuje, potrzebuje naprawy, szczególnie jeżeli chodzi o VAT, ale nie możemy polegać na jakichś archaicznych dokumentach i wspomnieniach człowieka, którego reprezentacji w Sejmie nie ma, a jeżeli jest taka znikoma. Wiecie, co najciekawsze jest to, że te rozwiązania takie iluzoryczne, ich się fajnie słucha, tak 16-17-letni, a później 18-letni wyborcy Korwina zawsze klikają na internecie, ale nigdy nie głosują.